pokaż cycki. Pokaż mi je. Pokaż te słodkie rodzynki! Zwalę w tej rękawiczce. Tak sobie wezmę tą rękawiczkę i będę trzepał. Często mi po prostu mówił o tym, że się boi, że policja gdzieś jest i nas obserwuje. Brzydzę się każdą osobą, która kiedykolwiek sprawia krzywdę dziecku i chcę, żeby to wybrzmiało. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro, bez Stuarta. Tylko ja i moja czternastka. I spróbuj! Nie dotykaj mnie w ten sposób! Wiem, za chwilę powiecie, ale ona może mieć poniżej 18 lat. No ale to, że klepałbym, to i tak jej wyślę. Masz problem, kurde, że piszesz z moją kochaną dziewczyną? Spoko, ja rozmawiam ze swoją kochaną. A ja piszę z moją kochaną. Dobra, czekaj Weronika, bo muszę zadzwonić do swojej kochanej. Witajcie w samym środku czarnego serca. W świetle ostatnich wydarzeń związanych z Pandora Gate pojawia się coraz więcej dowodów na youtuberów, o których już wiemy, że dopuszczali się oni czynów zabronionych, wykorzystując do tego kontakty z nieletnimi osobami. Jednakże internet, mam wrażenie, oszalał na punkcie wyciągania brudów mniej lub bardziej znaczących na inne, zupełnie niezwiązane z aferą pedofilską osoby. Przypomina to publiczny lincz i polowanie na czarownicę, czego efektem jest pomawianie niewinnych twórców bez poparcia tego twardymi dowodami. Pomawiani muszą się bronić, bo inaczej zostaną zniszczeni do cna, a osoby pomawiające czują się bezkarnie, dodatkowo widząc w tym możliwość nabicia sobie większych liczb na portalach społecznościowych. Wyrywanie pojedynczych wiadomości z kontekstu i manipulacja na ich podstawie to domena krętaczy, którzy poza mataczeniem nie są w stanie zrobić nic innego, jak tylko dolać benzyny do już mocno palącego się ognia. Cała ta szopka odbiera powagę sytuacji, jaką od samego początku była afera Pandora Gate, która otworzyła nam oczy na największą internetową aferę w naszym kraju. Jest to temat tak bardzo poważny, a internetowe głupki przez niedopowiedzenia nakręcają żądną krwi publikę i doprowadzają do snucia teorii oraz podejrzeń, czego efektem są wcześniej wspomniane lincze, na szczęście na razie tylko internetowe. Nie zrozumcie mnie źle. Nie bronię osób oskarżonych o akty interesowania się dziećmi, bo jest to karygodne, ale karę powinien wyrządzić wymiar sprawiedliwości, popierając to dowodami, które dostarczają związane ze sprawą osoby, instytucje lub dziennikarze śledczy, po weryfikacji oczywiście źródeł, czym obecnie zajmują się Wardęga i Konopski, a nie jakieś losowe osoby z Instagrama. Na polskim podwórku jeszcze nie było tak źle, jak jest obecnie, jednakże nie tylko tutaj youtuberzy są zainteresowani małoletnimi. Za granicą oskarżeń o takie kontakty jest równie dużo, a dzisiaj opowiem Wam, co łączy polskich, jak i właśnie zagranicznych wielbicieli dzieci. Minecraft. Prosta gra o budowaniu wokół siebie wymarzonego świata z klocków, gdzie ogranicza cię tylko twoja wyobraźnia. Współczesne cyfrowe Lego, które zadomowiło się w popkulturze tak bardzo, że obecnie zajmuje miejsce numer 1 jako najlepiej sprzedająca się gra wszechczasów. Nie dziwne więc, że zebrała wokół siebie rzesze fanów w każdym wieku, lecz rzecz jasna w znacznej części tych młodszych. To właśnie ta gra spopularyzowała gatunek Let's Play na YouTube. To dzięki niej powstali pierwsi olbrzymi youtuberzy gamingowi i to wokół niej rozwijali swoje społeczności. To również ta gra łączy oskarżonych w aferę Pandora Gate oraz osoby opisane w moim filmie, ponieważ pozwoliła zarzucić sidła na tych młodych, nie do końca świadomych groomingu widzów. Każda osoba śledząca scenę nowej generacji minecraftowych youtuberów wie, kim jest Dream, największy minecraftowy twórca na świecie. Nie chcę mieszać go w tą aferę, jednakże ważnym jest fakt tego, że Dream, tworząc ekipę złożoną z minecraftowych youtuberów, dołączył do niej Jikisiego, który już 2 dni później został z niej wyrzucony z hukiem po, jak się okazało, prawdziwych oskarżeniach o próby nawiązania seksualnego kontaktu z małoletnimi. Dimitrios, bo tak na imię ma Jikishi, jest rekordzistą na dzisiejszej liście, jeżeli chodzi o ilość zarzutów kierowanych w jego stronę. Wszystko zaczęło się od Twittera, gdzie 14-letnia Ren opisała swoją sytuację z Jikishim. Dokonał on wielu niestosownych seksualnych propozycji w kierunku nieletniej, która nie była zainteresowana tego rodzaju rozmową. Pod koniec znajomości ofiara stwierdziła, że zablokowała go na wszystkich możliwych mediach społecznościowych. Zupełnie jak w sprawie Stuarta,
Chwilę po tym tweecie oskarżenia zaczęły pojawiać się lawinowo, do momentu aż około 40 nieletnich zgłosiło się z niemal podobnymi doświadczeniami. Z powodu wycofania się, niewystarczających dowodów lub innych nieznanych powodów, finalnie 34 potwierdzone przypadki kontaktów seksualnych z małoletnimi zostało wystawionych przeciwko Dimitriusowi. Spośród wszystkich zarzutów najniższy wiek domniemanej ofiary to 9-latka kłamiąca na temat swojego wieku i zawyżająca go do 13. Dzikisi świadomie wypisywał również do 12-latek, nie zważając na jakąkolwiek różnicę wieku. Niektóre z ofiar wydają się mieć dosyć konkretne dowody na poparcie swoich roszczeń. Jeśli ich twierdzenia okażą się prawdziwe, Dzikisi może trafić do więzienia za pornografię dziecięcą i uwodzenie dzieci. Niedługo po tych wydarzeniach jego konto na Twitchu zostało zamknięte, a on sam wszystkie swoje filmy usunął z platformy YouTube. Następnie całkowicie zniknął z internetu, usuwając wszystkie swoje konta w innych mediach społecznościowych z wyjątkiem Twittera, który jest już nieaktywny od bardzo długiego czasu. Po tym jak Dzikisi zniknął z internetu, niewiele jest informacji na temat tego, co się z nim stało. Nie wiemy, jak potoczyła się jego sprawa, gdzie mieszka i czym się obecnie zajmuje. Znając jednak amerykański system sądowniczy, możemy spodziewać się tego, że najprawdopodobniej i zasłużenie skończył za kratkami. If I'm in a relationship with a 16-year-old, I'm 28, same age as you, is that fucked up? It's a very, very simple question. You only have to answer yes or no. I don't, Colossal, because I find it interesting that you're dodging that question when it's a very simple question. I'm not question. Dodging the question. I don't think you can answer it. I think your moral compass is completely fucked and you can't answer it. That's what I think. You physically cannot answer that question. Marcus Wilton, znany jako Lion Maker, był uznanym belgijskim youtuberem minecraftowym z młodą bazą fanów liczącą ponad 600 tysięcy subskrybentów. I podobnie jak w każdym innym dzisiaj poruszonym przypadku, ten również prosił fanki o przesłanie mu nagich zdjęć. Problem w tym, że te rozmowy odbywał na Skype'ie z 12-latkami. Jego kompas moralny, jak zresztą widzieliście we wstępie, jest bardzo zaburzony i nie widzi nic złego w takiej olbrzymiej różnicy wieku. Dolna granica wieku wydaje się nie istnieć w jego głowie. Ofiary publikujące filmy czy wpisy popierały swoje oskarżenia screenami, na których widać było, jak Lion Maker, przypomnę, 28-letni facet, oferował 12 czy 13-latkom $500 za pikantne zdjęcia. Jak 12-latka może wyglądać pikantnie? Ej, yo, what the fuck? Pierwszym takim poważnym filmem, jednocześnie oskarżeniem, jest ten nagrany przez Paige the Panda, w którym zarówno ona, jak i jej mama publikują dowody i opowiadają o tym, co się stało. Odpowiadając na wszystkie oskarżenia z jej strony, Wilton stwierdził, że musiał zostać zhakowany, ponieważ spędził noc w więzieniu w czasie wysyłania właśnie tych wiadomości. Kilka miesięcy później, w grudniu 2015 roku, Wilton przyznał się na Twitterze, że odbywał stosunki seksualne z nieletnią poprzez komunikator Skype. Czyli chyba jednak wymówka z więzieniem nie zadziałała. Co dziwne, nigdy nie postawiono mu żadnych zarzutów. Jednakże jego Twitter jest nieaktywny od stycznia 2016, a kanał na YouTube został całkowicie usunięty. Myślicie, że to koniec? Nie. Po tej aferze Steven, 16-latek, wyznał, że rok wcześniej, mając 15 lat, prywatnie rozmawiał z Lion Makerem i ta rozmowa również zmieniła się w napaść seksualną. Steven explains that he has been friends with Lion Maker since he's been 14 years of age. And when he was 15, Lion Maker started linking him a lot of porn on Skype and then asked him for nudes and offered to pay him $500. And when Steven was like, really? Lion Maker sent him the $500. Lion Maker jest bardzo dobry w sprawianiu, że ludzie mu współczują, powiedział. Przechodziłem przez poważną depresję, a on powiedział mi, że ma takie same uczucia. Mówiliśmy sobie gejowskie rzeczy i żartowaliśmy, ale zachowywaliśmy się jak dwaj naprawdę dobrzy kumple. Nawet gdy ja już przestawałem, to on ciągle mówił niestosowne rzeczy, że zamierza wtargnąć do mojego domu i mnie zgwałcić. Byłem przerażony, ale nie myślałem o tym zbyt wiele. Homoseksualna pedofilia i groźby gwałtu. Czy może być gorzej? Uwierzcie mi, że zawsze jest. Jego pierwszą ofiarą była 12-letnia dziewczynka ze Szwecji. Zaczęła rozmawiać z Lion Makerem w 2014 roku, a jej mama powiedziała, że te interakcje były słodkie, ponieważ jej ulubiony YouTuber udzielał jej rad i wsparcia podczas różnych wzlotów i upadków, których doświadczała. Należy pamiętać, że miał on 26 lat i nie powinien był rozmawiać z 12-latką, zwłaszcza w taki sposób. Jej mama stała się bardzo podejrzliwa, gdy poprosił dziewczynkę o prywatny czat i nie mówienie o tym mamie, po czym poprosił o nagie fotki.
Kanały komentarzy nie odpuszczały i prowadziły w jego stronę zmasowany atak, bo najwidoczniej jego publika była tak samo debilna jak i on sam. Zdawali się uwierzyć w jego tłumaczenia, że został zhakowany wielokrotnie. Po tym jak Kimstar, właściciel kanału Drama Alert, nakręcił 3 filmy przypominające ludziom, że ten facet jest pedofilem i zdecydowanie trzeba się go pozbyć, najwyraźniej podłamało to Lionmakera i po prostu przyznał się do wszystkiego. Spędził 10 miesięcy w więzieniu, a po nieudanym powrocie w 2019 roku zdecydował się odejść z internetu na stałe. Aaron Ash, znany także jako Yami Mash, to 32-letni YouTuber z ponad 1,2-milionową publiką. Aaron, tak jak wszyscy inni dzisiaj, grał w Minecrafta, skąd przyciągnął do siebie młodocianą publikę. Kariera Yami Masha uległa zmianie po tym, jak w 2016 roku stał się celem wielu oskarżeń o kontakty z małoletnimi. Mimo że skandal sprawił, że znalazł się w centrum uwagi, to oj, zaszkodził mu przepotężnie. W filmie opublikowanym przez Drama Alert, Yami Mash był przedstawiony jako osoba sekstująca z nieletnią i potwierdzono to, że wysyłał jej zdjęcia swoich intymnych części ciała i wulgarne wiadomości. Następnie Yami Mash opublikował wideo My Side Explained, w którym twierdził, że owszem, rozmawiał z małoletnią, ale nie wysyłał jej żadnych zdjęć i określił dziewczynę jako osobę szukającą uwagi. Flirtowanie z dziewczyną było groomingiem, co jest nielegalne. Oskarżenie o nudeski rzekomo było fałszywe, ponieważ nie przedstawiono żadnego istotnego dowodu, ale Aaron wydał oświadczenie z powodu tego, jak Drama Alert w zasadzie zrujnowało mu życie. Przeciek o filtrowaniu okazał się być prawdziwy, ale Yami Mash tłumaczył się tym, że dziewczynka jawnie oszukiwała i zawyżała swój wiek. Ze względu na tą manipulację, sprawa pedofilii została unieważniona. Yami dalej nagrywa na YouTube, ale jak sam stwierdził, jego kanał jest martwy. Myślę, że doskonale sam sobie zdaje sprawę z tego, że jego kariera internetowa dobiegła końca. Minilad, którego prawdziwe imię brzmi Greg Thompson, to YouTuber z prawie 4,5-milionową publiką, którą po części zawdzięcza wielkiej ekipie gamingowej Vanos Group, której częścią niegdyś był. Z czasem coś mu się odkleiło i rozpoczął obrażanie i poniżanie swoich kolegów z grupy, co doprowadziło do tego, że sam zdecydował się odłączyć i rozpoczął solową działalność. Wtedy też rozpoczął polowanie na nieletnie fanki i dosyć szybko został posądzony o sexting z 14-letnią dziewczyną. Twoje piersi są olbrzymie, a to, że są jędrne i nie wiszą, to wielki bonus, pisał między innymi. Nie była to jedyna ofiara jego obrzydliwych tekstów, natomiast to ona pierwsza zdecydowała się go ujawnić i wszyscy widzowie rozpoczęli nagonkę na niego, nie dając mu uczciwej szansy na wytłumaczenie się, co spowodowało, że ostatecznie zniknął bez uprzedzenia. Odszedł sam po tym, jak przyznał się, że zarzuty są prawdziwe. Wrócił zaledwie 1,5 miesiąca później, udając, że nic się nie stało, a on po prostu zrobił sobie przerwę na zdrowie psychiczne. Jego przypadek zakończył się inaczej niż reszty dzisiaj wspomnianych. Minilad nie został usunięty z internetu, nie poniósł żadnej kary. Do tej pory próbuje swoich sił na YouTube, jednakże komentarze i łapki w dół skutecznie przypominają mu o jego czynach z przeszłości. Takich minecraftowych przypadków jest znacznie więcej. L4Lee, Sky Does Minecraft, Jim Bob, Bashirverse czy z polskiego podwórka Vertes lub SKKF to tylko kilka przypadków twórców, którzy wykorzystywali swoje zasięgi i naiwność małoletnich fanów. Na szali stały miliony dolarów i miliony złotych. Topowi YouTuberzy zarabiają olbrzymie sumy z samego YouTube, a do tego dochodzą jeszcze współprace reklamowe, własne biznesy czy występy w różnych eventach. Nie zamierzam tu nikogo oskarżać personalnie, aczkolwiek dobrze wiemy, że ręka rękę myje i w obawie przed utratą nabytych dóbr i wyrobionej w internecie pozycji, ci, którzy wiedzieli o popełnionych czynach przez swoich kolegów po fachu, starali się dotrzymywać tajemnicy. Ta zmowa milczenia, omerta, była podkładką po to, by kontynuować wspólną pracę, częściowo przez obopólne korzyści, ale i też przez strach. Byli to popularni YouTuberzy, mieli znajomości w różnych środowiskach. Takie wystawianie ich na publiczny lincz mógł się szybko obrócić przeciwko dobrze chcącej osobie, czego przykładem może być zniszczenie wizerunku Justyny Sukanek, która dokładnie to samo zrobiła. Jako pierwsza ujawniła prawdę o Stew, za co została wdeptana w ziemię i całkowicie zniszczona internetowo. Na koniec tego filmu chciałbym podkreślić, że Pandora Gate i wszystkie aferyczne wydarzenia, które się wokół niej kręcą, powinny nas skupić na poważnych aspektach sprawy. Zgubna tendencja do publicznego linczu i bezkrytycznego oskarżania może prowadzić do niesprawiedliwego niszczenia żyć niewinnych osób. Warto pamiętać, że rozprzestrzenianie informacji i oskarżeń bez solidnych dowodów jest niewłaściwe i może szkodzić zarówno ofiarom, jak i niewinnym ludziom. Z drugiej jednak strony nie możemy milczeć w sprawach, które wymagają komentarza.
Nie możemy zapominać o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie, dlatego ważne jest, żebyśmy jako społeczność pracowali nad poprawą ochrony naszych najmłodszych użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami w sferze online. Minecraft, który był jednym z głównych elementów tej historii, pozostaje popularną grą wśród młodych ludzi. Rodzice i opiekunowie powinni być świadomi potencjalnych ryzyk związanych z korzystaniem z internetu przez dzieci i edukować je w zakresie bezpieczeństwa online, ale i edukować je w przypadku dobierania sobie odpowiednich idoli i wzorów do naśladowania. Bo ci w bardzo szybki sposób potrafią zawalić się jak filar z waty. A taki upadek potrafi być bardzo, bardzo bolesny. Dziękuję za obejrzenie filmu. Walnij subiksa, łapkę w górę, komentarz dla zasięgów i nadrabiaj zaległości na kanale. Do usłyszenia. Czarne serce.